Dzisiaj przetestujemy sobie laptopa z RTX-em 4080 i sprawdzimy, jak on wypada na tle 4090. Będzie ciekawie, zapraszam. Hej, cześć, witajcie z tej strony z masło. Dzisiaj na moim biurku wylądował Asus z RTX-em 4080. I jak wiemy, 4080 zawsze była wysoko w hierarchii kart graficznych, chociaż teraz, jeżeli chodzi o mobilniaki, to nie jest najwyżej, bo pojawił się w tej generacji także model 4090. My dziś w tym filmie głównie skupimy się na wydajności samej karty graficznej, jak i całego laptopa, ale także o samym sprzęcie dwa słowa sobie powiemy. Zacznijmy od podstaw, czyli czy ta 4080 jest taka sama jak desktopowa? Odpowiedź brzmi nie, nie jest. Jest to dla większości osób sprawa oczywista, ale wychodzę z założenia, że warto to podkreślić. Ten model mobilny, laptopowy dość znacząco różni się od wersji desktopowej. Tutaj możecie zobaczyć przynajmniej, jak to wygląda na tle samej specyfikacji, a także w ramach ciekawostki wrzucę Wam tutaj wykres 3D Marka. My, mając taką kartę do dyspozycji, oczywiście powinniśmy poruszać się w tej laptopowej sferze i tak też zrobimy. Porównując do 4090, no to jest ona rzeczywiście mocniejsza, ma faktycznie więcej rdzeni CUDA. Ale porównując do zeszłej generacji, myślę, że powinniśmy się skupić na 3080 Ti i zwykłej 3080. Widzimy tutaj, że nowa 80 ma tyle samo rdzeni CUDA, co mobilna 3080 Ti i około 17% więcej niż mobilna 3080. Z drugiej strony jednak mamy 12 GB pamięci VRAM, co jest wartością mniejszą niż 3080 Ti i niektóre 3080. Do tego w nowej karcie mamy też węższą szynę pamięci, bo jest ona 192-bitowa. Na pocieszenie dostajemy jednak dwa enkodery NVENC 8 generacji. Oczywiście surowa specyfikacja to nie jest cała historia, mamy tutaj całkowicie nową architekturę, jest to Ada Lovelace, mamy dużo wydajniejsze rdzenie RT i nową generację rdzeni Tensor, które między innymi odpowiadają za funkcję DLSS. A także kolejny feature, który jest dość mocno podkreślany przez Nvidia, czyli DLSS 3, a zwłaszcza jego funkcja Frame Generation. Z dodatkowych rzeczy mamy też jeszcze między innymi encoder kodeku AV1. Ja do testów wypożyczyłem taki laptop marki Asus. Jest to konkretnie model ROG Strix Scar 16. Jak nazwa sugeruje, jest to 16-calowy sprzęt wyposażony właśnie w RTX 4080, a także nową i9 Intela 13980HX. Jest to procesor, który ma 8 rdzeni performance i 16 energooszczędnych. W sumie 32 wątki. Do tego mamy tutaj 32 GB pamięci RAM DDR5 o taktowaniu 4800. 800 MHz. Stylistyka samego laptopa jest bardzo gamingowa, ja przynajmniej tak bym ją określił. Laptop ma dość krzyczący wygląd, który dodatkowo podkreśla m.in. pasek LED na przodzie i tyle urządzenia. No i mamy tutaj też naturalnie klawiaturę RGB. My na samym sprzęciorze przesadnie skupiać się nie będziemy, ale warto wiedzieć, na czym przeprowadzam testy. Przechodząc do testów syntetycznych, Asus wyciągnął nieco ponad 18 tysięcy punktów w tym teście i to jest bardzo dobry wynik, ale z drugiej strony niewiele mniejszy od 4090. Mówimy tutaj o różnicy w okolicach 9%. Mamy bardzo duży przeskok względem 3080, którą znajdziecie na wykresie, ale uczulam, że jest to wersja z 95-watowym TGP i nie jest to do końca porównanie 1:1, ale hej, takiego laptopa mam prywatnie, więc do takiego mogę porównać. Patrząc na wydajność w grach w rozdzielczości 1080p, no jest totalna miazga, no popatrzcie sami. Na takie wyniki naprawdę dobrze się patrzy i tak naprawdę jedyną grą, która nie przebiła pułapu 100 fps, było Dziedzictwo Hogwartu. Poza tym wszystkie śmigają wręcz fantastycznie. Chciałem sprawdzić także, jak ten laptop radzi sobie na natywnej jego rozdzielczości, czyli 2560x1600p. Tak długo, jak nie będziemy chcieli włączać ray tracingu na tej rozdzielczości, to też moim zdaniem wszystko działa fenomenalnie i wyniki są naprawdę bardzo dobre.
No dobra, widzieliśmy jak działa tradycyjna rasteryzacja, a jak to wygląda, gdy włączymy ray tracing? No i tak naprawdę tutaj wszystko zależy od implementacji efektów w danej grze. Są tytuły takie jak Doom Eternal czy remake Resident Evil, które śmigają naprawdę bardzo dobrze z włączonym RT. Spider-Man i Control też moim zdaniem się bronią. Jednak tytuły takie jak Cyberpunk, Wiedźmin czy Dziedzictwo Hogwartu to już niemal morderstwo dla tego zestawu. Jak mówiłem wcześniej, ta nowa architektura wspiera DLSS 3 i Frame Generation. I to jest technologia, która faktycznie pozwala znacząco zwiększyć uzyskiwane FPS-y. No zresztą zobaczcie sami na wykresie, jak to wygląda. W testowanych tytułach przebijamy te magiczne 60 klatek ze znaczną nawiązką, zwłaszcza po włączeniu DLSS 3. W programach profesjonalnych 80 też wypada nieźle, w Blenderze jest wprawdzie od 90 wolniejsza o około 25%, ale nie ma źle. W DaVinci Resolve też możemy cieszyć się bardzo szybkimi czasami renderu, niezależnie od tego, który z kodeków wybierzemy, czy H.264, H.265 czy AV1. Myślę jednak, że dla Was najciekawsze będzie zbiorcze porównanie, jak ta karta graficzna w tym laptopie z dość wysokim TGP ma się do 4090, również z takim samym TGP. W Cyberpunku na 1440p nie jest to duża przewaga. Mówimy tutaj o różnicy na poziomie 13%. Gdy włączymy Ray Tracing, przewaga 4090 rośnie do 41% w tym konkretnym tytule. Po włączeniu DLSS 2 różnica wynosi już zaledwie 9%, a po włączeniu DLSS 3 znów rośnie w okolice 24%. W Forza Horizon, co jest niespodzianką, sprzęty z 4090 prezentują niemal taką samą wydajność, czyli pomimo wysokiej rozdziałki trafiliśmy na wąskie gardło. W Spider-Manie mówimy tutaj o różnicy 6% na korzyść sprzętu z 4090. W poprzednim filmie też bardzo prosiliście mnie, żebym dołączył zestawienia wydajności na Watt. Proszę, oto one. Natomiast powiem Wam, bardzo ciężko było mi do tego dojść. Nvidia oficjalnie nie pozwala na sterowanie power limitem w laptopach. Okazuje się, że jest jedna konkretna wersja sterownika, która to umożliwia. Wynika to najprawdopodobniej z jakiegoś błędu. Ale tak, udało mi się to zrobić i na przykładzie Furmarka widzimy tutaj, jak kształtuje się wydajność tej karty. W przypadku 4080 faktycznie od tych 60 do 80 W mamy taki największy wzrost, później wydajność rośnie liniowo do zużycia mocy. W momencie, gdy linia jest przerywana, to świadczy o tym, że to jest w ogóle poniżej tego oficjalnego limitu, który dopuszcza Nvidia. Mi udało się zejść tak nisko jak 20 W, więc stwierdziłem, że tak czy siak te wyniki załączę, bo mogą być ciekawe. Po tym wykresie widzimy jednak, że faktycznie ma to sens, żeby ta karta działała w przedziale od 60 do 175 W, no bo wtedy rzeczywiście mamy sensowną wydajność. Więc gdy porównujemy sobie sprzęty z 4080 i 4090, to ta różnica w tradycyjnej rasteryzacji jest w sumie wcale nie taka duża. Na pewno nie taka duża jak między desktopową 4080 i desktopową 4090. Bo mówimy tutaj o różnicach w okolicach 10 czy 15% maksymalnie. Z drugiej strony jednak różnice zauważymy w tytułach takich, które wykorzystują ray tracing. Na przykładzie Cyberpunka widzieliśmy, że faktycznie przeskok do wyższej karty graficznej może zapewnić nam duży wzrost wydajności. Jeśli chodzi o temperatury tego sprzętu, to jest tak sobie. W teście 3D Mark Stress Test temperatury CPU i GPU wynosiły 80 stopni z hakiem. Natomiast co mnie trochę niepokoi, to wysokie temperatury CPU podczas testów Red Dead Redemption. W moim egzemplarzu w piku procesor dobił do 95 stopni, a średnio miał 90 na tym trybie turbo. To szczerze mówiąc dość wysoko i znacznie więcej niż w modelu 18-calowym, który też miałem okazję testować. Sam sprzęcior ma też trzy tryby wydajności: Silent, Performance i Turbo. Turbo jest oczywiście tym najwydajniejszym i na nim przeprowadzałem wszystkie testy. Natomiast chciałem Wam pokazać też, jak zmienia się wydajność tego laptopa w zależności od tego trybu. Możecie tu zobaczyć przykładowo wykresy z Cinebench'a, żebyście wiedzieli, o jakich różnicach jest mowa.
Na kolejnym wykresie możecie z kolei zobaczyć, jakie zegary procesor utrzymuje w zależności od trybu, a teraz wyświetlam Wam zgłoszony pobór mocy na danym trybie wydajności i na koniec zerknijcie sobie, jak wyglądają temperatury na każdym z trybów. Jeśli chodzi o sam procesor i porównanie tych wyników do innych procesorów, to jest nieźle, bo wykręca on okolice 28 tysięcy punktów w Cinebenchu. Różnica między pierwszym a ostatnim przebiegiem testu po 10 minutach też jakoś drastycznie się nie różni i jest to w granicach normy. Miałem też okazję przetestować matrycę tego laptopa. Jest to akurat naprawdę bardzo dobry panel, który ma 240 Hz odświeżanie. Jest to oczywiście matryca IPS. Pokrycie gamutowe jest naprawdę bardzo, bardzo szerokie, co sprawia, że po wyjęciu z pudełka ta matryca może mieć aż nieco przesycone kolory, przez co też przekłamanie średniego błędu delta E jest dość wysokie, ale jeżeli mamy dostęp do kalibratora i jesteśmy w stanie sobie matrycę skalibrować, to bez problemu jesteśmy w stanie uzyskać naprawdę bardzo dobrą wartość. Jeśli chodzi o czas pracy takiego laptopa na baterii, to 4 godziny to jest raczej maks, co jesteśmy w stanie z niego wycisnąć. No i to jest raczej standardowy czas pracy dla laptopów tej kategorii. No i wracając jeszcze do tematu tej 4080, to powiem Wam, że ja jestem zaskoczony, bo spodziewałem się, zanim zacząłem te testy, że różnice w wydajności między 80 a 90 będą znacznie większe. Tak naprawdę wszystko będzie się rozbijało o to, o ile droższe będą te sprzęty z kartą 4090. W Polsce na ten moment jeszcze stoi to pod znakiem zapytania, natomiast ja zostawię Wam linki w opisie, możecie sobie sprawdzić, w jakich cenach są te laptopy i czy już rzeczywiście są dostępne. Jeśli przykładowo okaże się, że te modele z 4090 będą droższe o te 10 czy 15%, no to może się okazać, że akurat faktycznie warto będzie dołożyć. W przeciwnym wypadku, no powiedziałbym, że raczej średnio. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która mnie martwi i to jest jeden z tych problemów, który nie dotknie tych laptopów tu i teraz, ale w przyszłości na pewno się z tym spotkacie. Mianowicie 4080 ma tylko 12 GB VRAM-u i to już powoli zaczyna być problem, ponieważ mamy tytuły takie jak remake The Last of Us, który na Full HD jest w stanie zapełnić 12 GB VRAM-u. Mamy też tytuły takie jak Resident Evil Remake, które zwłaszcza po włączeniu Ray Tracingu mają bardzo duży apetyt na pamięć, czy tytuły takie jak Diablo 4, które również bardzo dużo tej pamięci wciągają. I obawiam się, że 12 giga tu i teraz to jest spoko wartość, nie zobaczymy żadnych problemów, ale im dalej w las, z roku na rok, tym ta wydajność po prostu może być stopniowo niższa. 12 giga, nie mówię, że to jest zła wartość, bo mamy na przykład 4070 desktopowe i moim zdaniem to jest ok wartość, natomiast trochę boję się, co będzie z tymi niższymi modelami kart graficznych, ale myślę, że o tym pogadamy sobie już innym razem. Tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych materiałach, na razie, BIOS.